Witam Państwa. Rzeczywiście, jak mówił pan profesor Konkolewski, będę się koncentrował w moim wystąpieniu na Polsce i na procesie przemian, do których dochodzi w Polsce w roku 89. Niemniej jednak dla wszystkich nas jest już dzisiaj oczywiste, że proces załamania rządów komunistycznych miał charakter pewnego procesu łańcuchowego, reakcji łańcuchowej, która nastąpiła właśnie w roku 89 i toczy się spór, który wydaje mi się sporem nierozstrzygalnym, o hierarchię przyczyn, które doprowadziły do załamania rządów komunistycznych, systemu komunistycznego nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowej. Nie kryję, że ja w tym sporze reprezentuję pogląd, że praźródłem, praprzyczyną owego załamania była sytuacja gospodarcza, ekonomiczna, nie postępująca od lat 70. niewydolność ekonomiczna systemu realnego socjalizmu, która z wielu powodów, których nie będę tu szerzej omawiał, najgłębiej wystąpiła w Polsce. I chciałbym na wstępie mojego wykładu pokazać Państwu kilka wykresów, które są taką w pigułce historią gospodarczą powojennej Polski. Pierwszy wykres to tempo wzrostu dochodu narodowego w Polsce powojennej, poczynając od początku lat 50. Kolejne słupki to są kolejne pięciolatki. Jak Państwo widzicie, do połowy lat 70. mamy do czynienia ze wzrostem, przy czym apogeum tego wzrostu to jest pierwsza połowa lat 70., to jest epoka rządów Edwarda Gierka, po czym widzimy bardzo wyraźne, radykalne załamanie. Gdybyśmy to zestawili z innymi krajami bloku ówczesnego sowieckiego, to oczywiście to załamanie u schyłku nie byłoby aż tak spektakularne. Inne kraje jak Czechosłowacja, NRD, Węgry nie przeżyły tak głębokiego załamania w latach 80. jak Polska. Niemniej jednak także tam zarysowały się, jeśli nie zjawiska recesji, to wyraźnej stagnacji. Co więcej, w Polsce wystąpił jeszcze jeden czynnik, który był bardzo istotny, to zadłużenie zagraniczne wobec Zachodu. To również był czynnik, który najostrzej wystąpił w Polsce, ale tak naprawdę w innych krajach bloku sowieckiego również miał miejsce. Otóż wykorzystując w latach 70. epokę détente, kraje bloku sowieckiego na różną skalę z Polską na czele zaczęły brać bardzo duże kredyty na Zachodzie. No i kiedy przyszedł czas spłaty, w przypadku Polski to była owa druga połowa lat 70., zaczęły się potężne kłopoty, bo nie bardzo potrafiono znaleźć produkty na rynki światowe, którymi można by rzeczywiście te długi spłacać. W przypadku Polski te słupki pokazują dynamikę wzrostu od połowy lat 70., przy czym, co znamienne, te 24 miliardy dolarów, które wynosił dług Polski w roku 80, uległy po dekadzie niemal podwojeniu, ale już nie dlatego, że Polsce pożyczano tak duże sumy. Nie. Otóż Polska przez większość lat 80 nie obsługiwała większości swojego zadłużenia. W związku z tym te dwa ostatnie słupki obrazują tak naprawdę przede wszystkim doliczane niespłacone odsetki od tych kredytów z lat 70., a kwota, która dzisiaj w świetle polskiej gospodarki 40 miliardów dolarów może się wydawać niezbyt duża, wtedy była gigantycznym brzemieniem, które po prostu przygniatało właściwie kompletnie polską gospodarkę. I ten czynnik występował na mniejszą skalę także w innych krajach bloku sowieckiego. I proszę Państwa, to wyczerpywanie możliwości rozwojowych Polski świetnie ilustruje ten oto wykres, gdzie porównuje dwa kraje o odmiennych systemach gospodarczych w powojennie, a będzie Polskę i Hiszpanię, które na początku lat 50., jak Państwo widzicie, mają dość podobny produkt krajowy brutto na głowę, po czym te nożyce się coraz bardziej rozwierają na przestrzeni kolejnych dekad, osiągając swoje apogeum pod koniec lat 80., kiedy różnica jest ponad dwukrotna między PKB. I to pokazuje, jak przez 30 lat
W drugiej fazie rządów komunistycznych Polska przegrywała w wyścigu cywilizacyjnym z Zachodem. Oczywiście w innych krajach bloku sowieckiego to nie było aż tak rażące. Niemniej jednak podobne zjawisko występowało, po prostu w sensie cywilizacyjnym blok sowiecki coraz bardziej przegrywał w wyścigu z Zachodem i tu właśnie dekada lat 80. była szczególnie spektakularna. I teraz chciałbym w skrócie omówić cztery główne przyczyny, które w moim przekonaniu doprowadziły do załamania rządów komunistycznych, przede wszystkim w Polsce, ale pierwszy z tych czynników będzie czynnikiem dotyczącym całego bloku sowieckiego. Otóż tak jak mówiłem o kryzysie gospodarczym jako tym najgłębszym źródle załamania rządów komunistycznych, tak nie mam wątpliwości, że tym praźródłem w sensie politycznym, tym pierwszym impulsem było dojście do władzy w Związku Radzieckim Michaiła Gorbaczowa i proklamowanie przez niego polityki pierestrojki. Inna rzecz, że praźródłem z kolei pierestrojki było to przekonanie Gorbaczowa, że system realnego socjalizmu wymaga modernizacji, przede wszystkim w wymiarze gospodarczym. Natomiast z punktu widzenia relacji między Moskwą a stolicami krajów satelickich dość fundamentalne znaczenie miało to, co usłyszeli ci przywódcy od Gorbaczowa już w kwietniu 1985 roku, kiedy przyjechali na pogrzeb poprzednika Gorbaczowa, więc Konstantina Czernienki, i wtedy Gorbaczow wypowiedział te zdania, które są widoczne na slajdzie. A więc każda z bratnich partii samodzielnie określa swoją politykę i jest za nią odpowiedzialna przed swoim narodem. Dzisiaj to zdanie brzmi dość trywialnie, banalnie, natomiast w nowomowie komunistycznej ono było bardzo wyraźnym sygnałem początku końca doktryny Breżniewa. To nie zostało jeszcze powiedziane wprost, kategorycznie, ale ci, którzy umieli czytać między wierszami, zdawali sobie sprawę, że poziom ingerencji sowieckiej w to, co dzieje się w krajach bloku sowieckiego, będzie malał, ale w związku z tym też ci rządzący tymi krajami będą musieli sobie radzić w większym stopniu niż dotąd, samodzielnie. Ten sygnał został najszybciej odebrany w dwóch stolicach krajów satelickich, w Warszawie i w Budapeszcie. Polska i Węgry były krajami, w których pierestrojkę rządzący tam komuniści przywitali raczej pozytywnie niż negatywnie. W pozostałych krajach, czy to w NRD Honeckera, czy w Czechosłowacji Husaka, czy w Bułgarii Żywkowa, raczej reakcja była lodowata. Choć oczywiście niektórzy oficjalnie wyrażali, jak Żywkow choćby w Bułgarii, entuzjazm, to w rzeczywistości za tym werbalnym entuzjazmem nie szły żadne realne posunięcia. Jeśli chodzi o Polskę, tu się pojawia drugi czynnik, to tutaj prosta konsekwencja tej dramatycznej sytuacji gospodarczej wiązała się z tym, że w drugiej połowie lat 80. następuje załamanie nastrojów społecznych. I to widać na tym wykresie. To jest wykres, który pokazuje, jak kształtowała się od połowy lat 80. odpowiedź na pytanie, jak oceniacie Państwo, respondenci, sytuację gospodarczą. Jak Państwo widzicie, w połowie lat 80., w 85. roku, mamy tutaj krytycznych odpowiedzi nieco poniżej 50%. Po trzech latach, w czerwcu 88. roku, kiedy ten wykres się kończy, to już jest, jak widać, ponad 80%. I teraz to jest pewien paradoks, bo realna sytuacja gospodarcza w drugiej połowie lat 80. aż tak się nie pogarszała. W rzeczywistości można powiedzieć nawet, że nastąpiła pewna poprawa, w tym sensie, że na przykład pewne obszary reglamentacji towarów, które wprowadzono w roku 81, były ograniczone. Na przykład w stanie wojennym buty były na kartki w Polsce. W połowie lat 80. już buty nie były na kartki. I jeszcze szereg innych artykułów. Rzecz w tym, że czym innym jest realne zaopatrzenie rynku, a czym innym subiektywne odbieranie tego przez ludzi. I to niezadowolenie, które było stłumione przez represję stanu wojennego, w połowie lat 80. eksplodowało, w moim przekonaniu dlatego, że
znaczna część społeczeństwa poczuła się oszukana przez generała Jaruzelskiego, który obiecywał, że wprowadza stan wojenny, żeby przeprowadzić reformy gospodarcze. No i wszyscy kilka lat czekali na efekty tych reform, po czym w połowie dekady zobaczyli, no, że tych efektów nie ma. I w związku z tym to niezadowolenie wtedy dopiero zaczęło się uzewnętrzniać. I to jest moim zdaniem druga przyczyna załamania systemu komunistycznego. Te pogarszające się nastroje nie znajdowały początkowo wyrazu w jakichś protestach typu strajki czy demonstracje, zwłaszcza na dużą skalę. Niemniej jednak dla generała Jaruzelskiego, który był bardzo przywiązany do wyników badań opinii publicznej, stanowiły taki rodzaj ostrzeżenia i wpływały na jego posunięcia polityczne. Trzecia grupa przyczyn, która moim zdaniem doprowadziła do załamania rządów komunistycznych w Polsce, i to jest może taka najbardziej już specyficznie polska przyczyna, to jest proces, który ja nazywam procesem deregulacji i prywatyzacji państwa komunistycznego. Co ja rozumiem przez pojęcie deregulacji państwa komunistycznego? Otóż do wprowadzenia stanu wojennego nie ulegało wątpliwości, że w Polsce, podobnie jak w innych krajach bloku sowieckiego, centrum władzy jest partia komunistyczna i jej aparat, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Wprowadzenie stanu wojennego zaburzyło ten układ, bo wprawdzie PZPR dalej rządziła i formalnie najważniejszą osobą w państwie był dalej pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, ale tym pierwszym sekretarzem był generał armii Wojciech Jaruzelski, a stan wojenny oznaczał zasadnicze zwiększenie roli przede wszystkim ludzi z wojska, którzy w formie komisarzy wojskowych w pierwszej fazie, a później już w roli oficerów oddelegowanych na różne stanowiska w aparacie partyjnym i państwowym, zaczęli odgrywać coraz większą rolę i pojawiło się naturalne, powiedziałbym, zderzenie między aparatem wojskowym i w tle gdzieś aparat również Służby Bezpieczeństwa, która w ślad za wojskiem też miała bardzo wiele do powiedzenia w latach 80., a tym dotychczasowym cywilnym aparatem partyjnym. I to zderzenie moim zdaniem doprowadziło do tego, co ja nazywam deregulacją państwa komunistycznego, ponieważ zaczynają się pojawiać ośrodki konkurencyjne rywalizujące ze sobą. Żeby przytoczyć konkretny przykład. Do roku 80-81 w województwie, a Polska składała się w tym czasie z 49 województw, dla nikogo nie ulegało wątpliwości, że najważniejszą osobą w województwie jest pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR. I on był rzeczywiście tym najważniejszym człowiekiem w regionie. Ale w latach 80. tak mogło być dalej, ale nie musiało. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli komisarzem wojskowym województwa został jakiś pułkownik czy generał, a później mianowano go na przykład wojewodą, to on w praktyce był ważniejszy od pierwszego sekretarza. I wtedy lokalny aparat władzy był już zdezorientowany. Dotąd zawsze było wiadomo, że w Komitecie Wojewódzkim PZPR jest to centrum lokalnej władzy. Tymczasem w latach 80. to już nie jest takie oczywiste, bo jeżeli jest ów wojewodą, jest jakiś pułkownik czy generał, on ma telefon do Warszawy, wprost do generała Jaruzelskiego albo do któregoś z innych bliskich mu generałów i nagle ten pierwszy sekretarz po linii partyjnej już może mniej. Przypomnę też, że generał Jaruzelski obok funkcji pierwszego sekretarza pełnił także istotne funkcje państwowe. Był premierem, a później przewodniczącym Rady Państwa i cały czas był również ministrem obrony narodowej. I nie było sprawą przypadku, że generał Jaruzelski, co się przenosiło wiedza na ten temat, urzędował głównie w swoim gabinecie prezesa Rady Ministrów, a nie pierwszego sekretarza KCPZPR. I to było jakby takie symboliczne pokazanie całemu aparatowi urzędniczemu, że tu jest to centrum władzy. Drugim czynnikiem, który osłabiał spójność systemu w Polsce, stał się proces, który się nazywa w Polsce uwłaszczeniem nomenklatury, a więc przejmowaniem majątku państwowego przez ludzi z aparatu władzy, oczywiście nie wszystkich, tylko niektórych, którzy wykorzystywali swoje funkcje, czy to w aparacie gospodarczym, czy w służbach specjalnych, czy w aparacie partyjnym, po to, żeby stawać się właścicielami części majątku państwowego. Ten proces
narastał stopniowo na przestrzeni lat 80., a eksplozja nastąpiła w końcówce dekady po powstaniu rządu Mieczysława Rakowskiego, którego widzicie Państwo na slajdzie, a który przez wprowadzenie szeregu przepisów uczynił ten odbywający się dotąd, można powiedzieć, nielegalnie proces właściwie legalnym. Kilka przepisów prawnych, które wprowadził rząd Rakowskiego, umożliwiły w istocie rzeczy przejmowanie części majątku państwowego przez niektórych ludzi z aparatu władzy. To było oczywiście szalenie istotne, bo ci ludzie w naturalny sposób przestawali być zainteresowani w podtrzymywaniem dotychczasowego systemu. A najczęściej byli to ci najbardziej inteligentni, operatywni ludzie z tego systemu. No i wreszcie, proszę Państwa, czwarta grupa przyczyn, też dość specyficzna dla Polski, bo w innych krajach no niewątpliwie i kościoły, i opozycja były dużo słabsze. W Polsce wyraźnie widać, że w końcu lat 80. opozycja się odradza po tym załamaniu, które przeszło w stanie wojennym w latach następnych. Opozycja zaczyna się odradzać. Ona jest zróżnicowana. Opozycji są dwa nurty, już nie będę w szczegóły wchodził, umiarkowany i radykalny. Niemniej jednak oba te nurty zyskują pod koniec lat 80. na sile, a równocześnie rola Kościoła polega na tym, że on z jednej strony namawia władzę do dialogu z opozycją, a z drugiej strony odmawia tego, do czego jest bardzo mocno namawiany w drugiej połowie lat 80. przez władzę, a mianowicie wystąpienia w roli tej siły opozycyjnej. Znaczy w pewnym momencie w ekipie generała Jaruzelskiego pojawił się taki pomysł, żeby dokonać jakiegoś porozumienia z opozycją, ale żeby to nie była ta opozycja skupiona wokół Lecha Wałęsy, opozycja solidarnościowa, tylko żeby była jakaś nowa opozycja wykreowana przez Kościół. I tutaj Kościół bardzo wyraźnie odrzucił tą propozycję. Kościół, mówię konkretnie o papieżu Janie Pawle II, dlatego że w episkopacie były w tej sprawie różne opinie i tutaj zdanie papieża było decydujące, ale gdyby nie ta opinia, to być może wydarzenia by się nieco inaczej w Polsce potoczyły, w tym sensie, że inni ludzie zasiedliby przy okrągłym stole. Tu jest taki wykres pokazujący ilość gazet bezdebitowych, prasy niezależnej na przestrzeni od tego, kiedy ona się rodzi w drugiej połowie lat 70. I co tutaj widać? Może tu są trzy wykresy, ale to jakby chodzi przede wszystkim o ten wykres czarny najwyżej. To jest ogólna liczba tytułów. Jak Państwo widzicie, mamy pierwsze apogeum w okresie legalnego działania Solidarności w latach 80-81. Później mamy spadek do połowy lat 80. i później, jak Państwo widzicie, od roku 87. opozycja wyraźnie zaczyna zyskiwać na popularności, chwytać wiatr w żagle i widać, że ta liczba tytułów prasy konspiracyjnej wydawanej nielegalnie, bez cenzury, wyraźnie rośnie. Ona nie osiąga już takiego poziomu jak z lat 80-81, ale ten wzrost jest bardzo wyraźny. To jest właśnie ta zwiększona dynamika opozycji, o której mówiłem. No i proszę Państwa, w 88 roku zaczynają się strajki. Przez Polskę przechodzą dwie fale strajków, które nie są bardzo silne, ale mają tendencję rosnącą. Fala wiosenna i letnia. Różnią się tym, że letnia jest znacznie silniejsza od wiosennej i to powoduje, że generał Jaruzelski, który cały czas się waha, czy zacząć rozmowy z opozycją, czy nie, ostatecznie w trakcie tej letniej fali strajków decyduje się na rozpoczęcie rozmów z przedstawicielami Solidarności, konkretnie z Lechem Wałęsą. Niemniej jednak pierwsze rozmowy kończą się fiaskiem, dlatego że Wałęsa, jako ten niekwestionowany lider wówczas umiarkowanej części opozycji, domaga się jako warunku wstępnego wszelkich dalszych rozmów ponownej legalizacji Solidarności. Tymczasem generał Jaruzelski się na to absolutnie nie zgadza i nie zgadza się aż do historycznego wydarzenia, jakim jest debata telewizyjna Lecha Wałęsy z liderem oficjalnej, legalnej centrali związkowej OPZZ, Alfredem Miodowiczem. Ta debata wypada
niezwykle korzystnie dla Wałęsy i bardzo źle dla pana Miodowicza. I to jest moment, w którym generał Jaruzelski się przełamuje, a to on jest ciągle decydentem. Uważa, że ta rozmowa, co do której miał pewne nadzieje, że jej wynik będzie odwrotny, sprawia, że generał Jaruzelski decyduje się na wyrażenie zgody na ten warunek Wałęsy, że zostanie zalegalizowana Solidarność, znaczy, że władze złożą oficjalną deklarację przed rozpoczęciem przyszłych rozmów Okrągłego Stołu legalizacji Solidarności. I taka decyzja zostaje potwierdzona przez Komitet Centralny PZPR, oczywiście po pewnym sporze, który się tam odbywa w styczniu 1989 roku. I to otwiera drogę do rozmów Okrągłego Stołu w lutym 1989 roku. I jakie tutaj są cele obu stron? No bo choć Okrągły Stół nie ma stron, to w rzeczywistości jak najbardziej ta strona jest i jakby Państwo widzicie to zdjęcie Okrągłego Stołu, tam taka wyraźnie linia w pewnym miejscu przebiega, gdzie się kończą ludzie z obozu władzy, a zaczynają ludzie z obozu opozycji. I w związku z tym tak naprawdę jednak tu były strony. Zresztą przy tym stole obradujący zasiedli tylko dwukrotnie. Na rozpoczęciu i na zakończeniu obrad w kwietniu tak naprawdę obradowano normalnie przy prostokątnych stołach, gdzie te strony były już oczywiste. I teraz jaki był pomysł generała Jaruzelskiego i jego współpracowników? Otóż Okrągły Stół miał uwiarygodnić społecznie operację przeniesienia centrum władzy z partii komunistycznej do urzędu prezydenta. Ponieważ otoczenie generała Jaruzelskiego i sam generał uznali, że partia komunistyczna jest skompromitowana i wymaga radykalnego procesu naprawczego, w okresie którego nie będzie zdolna do efektywnego sprawowania władzy, ale to nie znaczy, że tą władzę należy oddawać. Tą władzę miał z jej rąk przejąć ten sam człowiek, który ją dotąd sprawował, czyli generał Jaruzelski, ale już występując nie jako pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, tylko jako prezydent PRL. I chodziło o to, żeby tą operację zaakceptowała opozycja, strona kościelna, która jest obserwatorem przy Okrągłym Stole, ale jest obecna, no i w ślad za tym Zachód. I teraz pozostawało pytanie, co trzeba dać opozycji będzie za zgodę na takiego prezydenta, któremu zamierzano dać niezwykle szerokie uprawnienia. I w istocie rzeczy tego dotyczyły przede wszystkim spory w ośrodku MSW w Magdalence, gdzie rozważano te najtrudniejsze sprawy równolegle z jawnymi obradami Okrągłego Stołu. Ponieważ jakby obrady Okrągłego Stołu toczyły się w sposób jawny w Warszawie, w obecnym Pałacu Prezydenckim, w różnych zespołach i podzespołach. Natomiast wszystkie najtrudniejsze, najbardziej wrażliwe sprawy były załatwiane w poufnych, tajnych rozmowach pod Warszawą w ośrodku MSW w Magdalence. I tam tak naprawdę największy spór dotyczył właśnie kompetencji prezydenta i tego, co opozycja uzyska w zamian za zgodę na tego prezydenta o tak szerokich uprawnieniach. Istotą kompromisu była zgoda opozycji na takiego prezydenta nieco lekko, tylko okrojonego. Na przykład pierwotnie władze chciały jego 7-letniej kadencji, ostatecznie się zgodzono na 6-letnią kadencję i szereg innych drobnych korekt wprowadzono, ale generalnie opozycja zgodziła się na ustanowienie urzędu prezydenta o niezwykle szerokich kompetencjach w zamian za to, żeby mająca powstać równolegle z urzędem prezydenta druga izba parlamentu, czyli Senat, bo dotąd, jak wiadomo, parlament był jednoizbowy w Polsce, był tylko wyłącznie Sejm. Teraz obok prezydenta miał powstać Senat. Otóż opozycja wywalczyła, że wybory do Senatu będą całkowicie demokratyczne, a nie tak jak pierwotnie proponowały władze, żeby z góry podzielić mandaty. Ile mandatów może zdobyć obóz władzy, a ile opozycja w wyborach i do Sejmu, i do Senatu. W przypadku Sejmu utrzymano tą pierwotną propozycję władz, żeby 65% mandatów było zagwarantowanych dla PZPR i jej sojuszników. Natomiast o pozostałe 35% miała się toczyć swobodna gra polityczna. Często się w Polsce popełnia błąd, mówiąc, że 35% było zagwarantowane dla opozycji. Oczywiście nie. Opozycja mogła rywalizować o te 35% mandatów do Sejmu na takich samych zasadach jak popierający partię komunistyczną, tak zwani kandydaci bezpartyjni.
Więc to było troszkę coś innego. Jeśli chodzi o opozycję, no to tutaj przede wszystkim chodziło opozycji o doprecyzowanie zasad, na jakich miała być zalegalizowana Solidarność, bo była na razie wstępna deklaracja w tej sprawie, a nie było jeszcze szczegółów. I po drugie oczywiście chodziło o maksymalne poszerzenie zakresu swobód politycznych. Proszę Państwa, bilans Okrągłego Stołu to, tak jak już Państwu mówiłem, prezydent wybierany, który miał być wybierany przez Zgromadzenie Narodowe na 6 lat, a więc Sejm i Senat. Zgoda władz na wolne wybory do Senatu i ten podział mandatów, o którym mówiłem. Oczywiście do dziś toczy się w Polsce spór o zakres tych tajnych porozumień w Magdalence, to jest zwłaszcza przez skrajną prawicę wydarzenie demonizowane i przypisuje się mu zupełnie najróżniejsze dziwne ustalenia, których tam jako żywo nigdy nie było. Natomiast chcę powiedzieć jasno, i obok tej czarnej legendy Okrągłego Stołu jest też biała legenda, która mówi o tym, że właśnie generałowie z Jaruzelskim na czele przy Okrągłym Stole pokojowo przekazali władzę opozycji właśnie wtedy. No więc nie. Obie te i czarna i biała legenda zakładają mechanizm przekazania władzy. Czegoś takiego nie było. Czegoś takiego nie było. Kiedy kończyły się obrady Okrągłego Stołu, zdecydowana większość po stronie władzy i znacząca część ludzi po stronie opozycji zakładała, że przez kilka najbliższych lat Polską będzie dalej rządził generał Jaruzelski, tylko że już jako prezydent, a nie jako pierwszy sekretarz. Zmieniły to oczywiście wybory 4 czerwca, czy wybory czerwcowe, bo one się odbywały w dwóch turach. Ja tutaj nie będę szczegółowo, bo mój czas powoli dobiega końca, opowiadał Państwu o przebiegu kampanii wyborczej. Chcę tylko powiedzieć, że te wybory w istocie rzeczy okazały się plebiscytem tak naprawdę za kontynuacją PRL bądź przeciw. Ci, którzy byli za kontynuacją, oczywiście głosowali na kandydatów PZPR i jej stronnic sojuszniczych, natomiast ci, którzy byli przeciw, głosowali na kandydatów Solidarności właśnie. Nie głosowali na innych przedstawicieli innych ugrupowań opozycyjnych, które też wtedy próbowały zaistnieć, ale one się praktycznie nie liczyły. I teraz na slajdzie, który Państwo widzicie, mamy coś, co ja nazywam po raz pierwszy wtedy ujawnioną nową geografią polityczną Polski. Mianowicie tutaj, jak Państwo widzicie, jest rozkład głosów w tej puli 35% kandydatów bezpartyjnych. To jest podział na ówczesne okręgi wyborcze. I jak Państwo widzicie na lewym slajdzie, tam gdzie kolor jest ciemniejszy, tam poparcie dla kandydatów PZPR i sojuszników było wyższe, a tam gdzie jest kolor jasny, biały, tam poparcie dla kandydatów obozu rządzącego było najniższe. No i odwrotność, dokładnie, niemal dokładną odwrotność widzimy na prawej mapce, która z kolei pokazuje poparcie dla kandydatów opozycji. Dokładna odwrotność polega na czym? No na tym, że Polska Południowo-Wschodnia, a więc obszar dzisiejszej Małopolski, no bardzo wyraźnie, ponadprzeciętnie popiera kandydatów Solidarności i generalnie to samo dotyczy no choćby Pomorza Gdańskiego, a także części Polski Centralnej. Natomiast Polska Zachodnia i Północna jest wyraźnie bardziej nastawiona prorządowo, choć i tam kandydaci na przykład opozycji, kandydaci obozu rządzącego do Senatu przegrywają, bo równolegle jest, prawda, są wybory całkowicie demokratyczne do Senatu, ale według ordynacji zbliżonej do systemu większościowego, no i tam okazuje się, że najkrócej mówiąc, ten system jest wyjątkowo niekorzystny dla władzy. Kończy się to ostatecznie po dwóch turach wyborów tą słynną przegraną 99-0 w 100-osobowym Senacie. Dlaczego taki wynik? No, tym jednym, jedynym senatorem, który zdobywa mandat ostatecznie do Senatu spoza listy Solidarności jest pan Henryk Stokłosa z województwa pilskiego, ale on w istocie rzeczy nie jest też kandydatem obozu rządzącego, bo z szeregów partii komunistycznej wyrzucono go już w latach. Na
początku lat 80. za nadużycia. Jest po prostu biznesmenem takim dość, powiedziałbym, niekoniecznie zbyt uczciwym, ale no bardzo skutecznym, który buduje w województwie pilskim cały wielki koncern mięsny i zatrudnia tam w tym niezbyt licznym ludnościowo województwie bardzo pokaźną grupę ludzi i tworzy w istocie taką sieć zależności, która po raz pierwszy się ujawnia właśnie w 89 roku i daje mu to zwycięstwo. Proszę Państwa, po 4 czerwca, po 18 czerwca, bo te wybory się odbywają 4-18 czerwca, objawia się jakby skala kryzysu i wstrząsu, jakim są te wybory. Mianowicie ten podział, o którym mówiłem, właściwie dawał absolutną gwarancję wyboru generała Jaruzelskiego na prezydenta, ale pod jednym warunkiem, że w ramach tych 65% posłów, które miała zagwarantowana PZPR i jej sojusznicy, wszyscy zachowują się lojalnie i popierają kandydaturę generała Jaruzelskiego. Okazało się jednak, że PZPR zlekceważono owe stronnictwa sojusznicze, a mianowicie Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, czyli Partię Chłopską, i Stronnictwo Demokratyczne, czyli partię do takiej, powiedzmy, liberalnej inteligencji, tak ona się sytuowała. I do Sejmu weszła pokaźna grupa posłów z list obu tych partii, którzy weszli tam dzięki poparciu Solidarności, ponieważ już nie wchodziłem w szczegóły, ale ordynacja wyborcza była tak skonstruowana, że obok pierwszej tury była druga tura i w tej drugiej turze Solidarność udzieliła poparcia, mając już sama zdobyte dla siebie mandaty, udzieliła poparcia pewnej liczbie około 50 posłów, kandydatów na posłów z głównie właśnie Stronnictwa Demokratycznego i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. I ci posłowie mieli właściwie silniejsze poczucie lojalności wobec Solidarności niż wobec PZPR czy nawet władz własnej partii i zaczęli, mówiąc krótko, dawać do zrozumienia, że nie wybiorą, nie poprą kandydatury generała Jaruzelskiego na prezydenta. I tutaj bardzo wyraźnie pokazała się, proszę Państwa, no po pierwsze jakby słabość całej tej konstrukcji, którą wymyślono w Magdalence w otoczeniu generała Jaruzelskiego, nie biorąc pod uwagę właśnie tej możliwości, jak to określano później, zdrady sojuszników. To po pierwsze. Po drugie, trzeba powiedzieć jasno, że też w tym momencie pokazały się granice pewne bardzo istotne dla tempa przemian w Polsce, dlatego że to, co się zaczęło dziać po czerwcu 89 roku, a co ja nazywam procesem żywiołowego rozpadu dyktatury, zaniepokoiło supermocarstwa. To, że to zaniepokoiło Moskwę, to było dość oczywiste, ale zaniepokoiło też, proszę Państwa, Waszyngton. I w lipcu 89 roku mieliśmy do czynienia z dość niezwykłym wydarzeniem, a mianowicie do Polski przyjechał właściwie z niezapowiedzianą wizytą sam prezydent Stanów Zjednoczonych, George Bush Senior, i przyjechał głównie po to, żeby poprzeć kandydaturę generała Jaruzelskiego na prezydenta, choć przez całą dekadę lat 80. republikańska administracja poprzednika Busha, czyli Ronalda Reagana, zwalczała tegoż Jaruzelskiego. Nagle następuje, można powiedzieć, zwrot w amerykańskiej polityce wobec Jaruzelskiego o 180 stopni. Ten zwrot oczywiście jest podyktowany obawą Amerykanów, że jeżeli w Polsce te zmiany pójdą zbyt szybko, zbyt głęboko i zbyt daleko, to może dojść w Polsce do jakiegoś rodzaju bardzo ostrego konfliktu, stanu wojennego, bis, czegoś takiego, a to z kolei zaszkodzi Gorbaczowowi. Tymczasem dla Amerykanów priorytetem jest komfortowa sytuacja dla Gorbaczowa. Jak się wydaje, to powoduje ową interwencję Amerykanów. Amerykański ambasador w Warszawie, Davis, zaprasza parlamentarzystów Solidarności, oczywiście niektórych, i tłumaczy im, jak można umożliwić wybór generała Jaruzelskiego, nie popierając go wprost. A więc wyjaśnia, że można oddać głos nieważny, można nie wziąć udziału w głosowaniu. No i finał tych wszystkich działań, które oczywiście są znacznie szersze, powiedziałbym o tym w najciekawszym aspekcie, jest taki, że 19 lipca 89 roku generał Jaruzelski zostaje wybrany na prezydenta, ale po pierwsze większością jednego głosu zaledwie, po drugie, ponieważ głosowanie jest jawne,
od razu wiadomo, jak kto głosował. I nagle okazuje się, że wszyscy widzą, że został wybrany z łaski Solidarności, dlatego że grupa parlamentarzystów Solidarności albo się nie pojawiła na głosowaniu, albo oddała głosy nieważne, a jeden, senator Bernatowicz z województwa suwalskiego, wprost zagłosował za kandydaturą Jaruzelskiego i można powiedzieć, że to jego głosem Jaruzelski został wybrany na prezydenta. To psychologicznie oznaczało ogromny przełom, bo oczywiście wszystkie te uprawnienia konstytucyjne prezydentowi dalej przysługiwały, ale zarazem w sensie politycznym stało się jasne, że Jaruzelski zawdzięcza tą prezydenturze jednak obozowi opozycji i to miało zasadniczy wpływ na wydarzenia w następnych dniach i tygodniach. Jeszcze próbował generał Jaruzelski przeforsować kandydaturę swojego najbliższego współpracownika, generała Kiszczaka, na premiera, ale ostatecznie okazało się, że Kiszczak nie jest w stanie stworzyć stabilnej większości rządowej, ponieważ ci posłowie z ZSL i SD, część tych posłów, odmawia wsparcia dla rządu Kiszczaka. W tym momencie jakby misja Kiszczaka została ostatecznie sparaliżowana przez wystąpienie Lecha Wałęsy, który zaproponował przedstawicielom ZSL i SD zawarcie nowej koalicji rządowej, której PZPR byłaby już, powiedziałbym, takim koalicjantem drugiej kategorii, który musi być, ale już nie jest pierwszorzędny. I taka jest geneza powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Jak Państwo widzicie, rząd Tadeusza Mazowieckiego składa się w połowie z przedstawicieli Solidarności, natomiast w drugiej połowie są tam ministrowie zarówno z tych dwóch partii sojuszniczych PZPR, a więc ZSL i SD, ale jest tam też czterech ministrów z PZPR, którzy są tam, można powiedzieć, nieformalnymi koalicjantami. Oni są tam właściwie, ponieważ PZPR nie jest oficjalnie członkiem koalicji, która się składa z Solidarności, ZSL i SD, no ale jako dotychczasowa siła sprawująca monopolistyczne rządy zostaje uznana za niezbędny element, można powiedzieć, koalicji rządowej i na tej zasadzie ci czterej ministrowie pozostają, natomiast powiem, że ciężar władzy przesuwa się z rąk PZPR w ręce Tadeusza Mazowieckiego, który reprezentuje Solidarność. To dzieje się wszystko na przełomie sierpnia i września roku 89, w momencie, kiedy poza Polską właściwie istotne zmiany demokratyczne mają miejsce jedynie na Węgrzech. Jednak w ciągu następnych dosłownie kilkunastu tygodni, za sprawą tak zwanej jesieni narodów, fala przemian przejdzie przez NRD, doprowadzając do upadku muru, przez Czechosłowację, aksamitna rewolucja. Dotrze też do Bułgarii, wreszcie w Rumunii nastąpi słynna tak zwana rewolucja grudniowa, bardzo krwawa, właściwie jedyne krwawe wydarzenie. I tu oczywiście toczy się spór, w jakim zakresie Polska oddziaływała. Myślę, że to będzie tematem tu kolejnej dyskusji. Moje zdanie w tej sprawie jest takie, że obserwowano oczywiście, co dzieje się w Polsce, w krajach sąsiednich. Niemniej jednak mam przekonanie, że w Polsce często się przecenia znaczenie tego polskiego przykładu, gdy tymczasem jak się wniknie głębiej w historię czy genezy upadku muru berlińskiego, czy aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji, to okazuje się, że tutaj jednak oddziaływanie Gorbaczowa, pierestrojki i pewien ferment był znacznie silniejszy. Polski przykład był zachęcający, ale nie był jednoznacznym takim impulsem. To nie jest tak jak na przykład początek rewolucji w Budapeszcie w 56 roku, zaczyna się od wiecu poparcia dla przemian w Polsce, przemian października 56. Czegoś takiego w roku 89 nie znajdziemy. A zatem moja teza końcowa jest taka, że rzeczywiście te zmiany w Polsce oddziaływały na sytuację w innych krajach bloku, ale były jednym z wielu czynników, nie były czynnikiem decydującym.
wiodącym. W moim przekonaniu zasadnicze znaczenie miało to, o czym mówiłem na początku, a zatem generalny kryzys gospodarczy bloku sowieckiego jako całości, do czego doszły impulsy ze strony Gorbaczowa apelującego do przywódców krajów satelickich o zapoczątkowanie pierestrojki. No i tutaj ten przykład zmian w Polsce i na Węgrzech niewątpliwie też działał zachęcająco, ale wydaje mi się, że jednak w każdym kraju bloku te przyczyny były nieco inne, natomiast one się oczywiście szczęśliwie zbiegły w czasie, osiągając swoje apogeum jesienią roku 89. Podsumowując, chcę powiedzieć, że spór o pamięć, bo o nim właściwie tutaj nie mówiłem, myślę, że też będzie okazja w dalszej części dyskusji do tego wrócić, jest czymś zrozumiałym i oczywistym i to jest tak, że wydarzenia tej rangi zawsze budzą kontrowersje. To, z czym mamy główny problem, to to, że próbuje się wykorzystywać pamięć o roku 89 dla bieżącej gry i walki politycznej. I wtedy robi się coś bardzo niedobrego, bo normalny spór historyczny zamienia się w spór polityczny, zaczyna się manipulować faktami, zaczyna się manipulować nazwami, zmieniać rolę różnych ludzi, no po to, żeby w istocie rzeczy nie przedstawić swój pogląd na temat wydarzeń z tamtego okresu, tylko żeby pewne bieżące interesy polityczne załatwić. I to jest coś, co moim zdaniem jest groźne i czemu trzeba się przeciwstawiać. I już zupełnie na koniec, ponieważ pan profesor Konkoleski był łaskaw wspomnieć o moich książkach, no to tytułem pewnej autoreklamy też pokażę to, o czym państwu tutaj dzisiaj mówiłem. To głównie oczywiście jest książka pod tytułem Reglamentowana rewolucja. Można powiedzieć, że streściłem państwu pewne jej podstawowe tezy. Natomiast w formie bardziej skondensowanej to oczywiście są pierwsze kilkadziesiąt stron historii politycznej Polski od roku 89. A gdyby państwa interesowało, co działo się dalej, o czym już kompletnie nie mówiłem, jak rozpadł się Układ Warszawski, jak rozpadła się Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, kto jaką rolę w tym odgrywał, o tym piszę w tej najnowszej książce Od Mazowieckiego do Suchockiej. O tym tutaj już szerzej nie mówiłem, bo to temat jednak na nieco inne wystąpienie. Dziękuję państwu bardzo. Thank you.